Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Na mecz zapraszają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Zapowiada się nie lada spotkanie. Chyba wszyscy czekają na wielki mecz. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wygląda mi to na 1-5-4-1, Jacku. To jest taka taktyka, która pozwala na wiele, zwłaszcza gdy boczni obrońcy pełnią bardziej rolę wahadłowych. Na papierze wygląda defensywnie, ale przecież łatwo z takiego ustawienia przejść do hiperofensywnego 3-4-3. Nie zdziwiłbym się, jeśli ostatecznie tak to będzie wyglądało przy przejściu do ataku. Bomba w górę. Gramy. To nie było dobre zagranie. Okazja! Nie zepsuć tego! Wciąż muszą uważać. Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Prowadzą zatem 1-0. Nie daje się przesunąć. I to tyle z tej akcji. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Co za błąd teraz! Stracił piłkę! Jak teraz rozegrają akcję? Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ależ interwencja w polu karnym! Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Wybija tę piłkę. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing.
odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Okazja przed nim teraz. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Okazja! Nie zepsuć tego! Wciąż muszą uważać. Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Kibice chcą strzału. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Na 11 metr z rogu. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Nie daje się łatwo przepchnąć. Ależ ma żelazne nerwy. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Znakomita interwencja. To mogła być bramka. Fani chcą oddania strzału. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Zagrywa w pole karne.
Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową, mocne, mierzone, ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Co teraz wymyśli? Budują atak, wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Może teraz wyrównać? Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie? Piłka w grze. Okazja! Nie zepsuć tego! Wciąż muszą uważać. Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. Kibice chcą strzału. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę. Co teraz wymyśli? Budują atak. Wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Może teraz wyrównać? Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi.